Witam Państwa na kolejnym spotkaniu realizowanym w ramach projektu Centrum Kultury imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w sieci. Dodam, drodzy Państwo, że to spotkanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Kultury. Naszym dzisiejszym gościem będzie Irena Sidonia-Rup. Ale drodzy Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w naszym kraju, Irena Sidonia nie może być z nami fizycznie tutaj dzisiaj obecna, w związku z czym będziemy się z nią łączyć i rozmawiać przez internet. Serdecznie Państwa na to spotkanie zapraszam. Witam Cię serdecznie, miło mi Cię widzieć i wiedzieć, że jesteś w dobrym zdrowiu. Sidonio, znamy się prawie 30 lat. Spotykałyśmy się przy okazji wieczorów poetyckich, spotkań okolicznościowych i zainicjowanego przez Ciebie konkursu jednego wiersza imienia Michała Lisowskiego, poświęconego tragicznie zmarłemu psychologowi i terapeucie, z którym pracowałaś jako wolontariuszka w poradni dla narkomanów Powrót z UWG Hołazach. Dodam, że z zawodu jesteś pielęgniarką. I dopiero tak niedawno dowiedziałam się, że urodziłaś się we Lwowie, że pochodzisz z żydowskiej rodziny tak bardzo doświadczonej w czasie II wojny światowej, że walczyłaś w szeregach Solidarności w latach 80. o wolną Polskę i że twoje prawdziwe nazwisko brzmi Sidonia van Gile Ruppe. Zanim zadam ci pierwsze pytanie, proszę. Van Gile Ruppe. Van Gile, poprawiam. Sidonia van Gile Ruppe. Zanim zadam Ci pierwsze pytanie, jakie sobie dzisiaj przygotowałam na spotkanie z Tobą, chciałabym odczytać wiersz, który znalazłam w Asymetrii Słowa z 1999 roku. To jest almanach poetycki z tamtego okresu, gdzie napisałaś taki piękny wiersz pod tytułem List do Orysta, gdzie wspominasz właśnie Lwów i swoje dzieciństwo. Na złote kopuły cerkiew opadnie nocy mroczne ciepło, na miasto z mego snu. Gdzieś ptaki znowu przepłoszą wspomnienia i świt podpełznie za łukami. Napisz mi, czy ta ulica jeszcze taka sama w zielonych drzewkach na okrągło. Napisz mi, czy chodzisz tam, wtulając twarz w czerwony szalik. Wysoki zamek ciągle pod powieką, swe mury sroży pośród krzewów. I cmentarz Orląt nostalgią rani serce. A ja już nigdy nie pobiegnę z wiaderkiem w dłoni łopatką aleją starego parku. Napisz mi. Taki piękny wiersz znalazłam właśnie w tym komiku. I chciałabym Ci zadać właśnie teraz pytanie a propos Twoich przeżyć, Twoich osobistych doznań, bo to na pewno miało wpływ na Twoją twórczość. Powiedz nam, Sidonio, czym dla Ciebie jest poezja i w jakim momencie rozpoczęłaś pisanie? W jakim momencie swojego życia napisałaś ten pierwszy wiersz? Pierwszy wiersz napisałam, jak byłam w piątej klasie. Był to Mruczon Lisie, bo myślę, że mi się zawsze podobała. No poezja to jest dla mnie taką terapią, bo człowiek nie zawsze ma ochotę mówić o sobie, ale te swoje uczucia można wypisać. Zresztą każdy z nas piszących pisze siebie, swoje spojrzenie, swoje poglądy, nawet jeżeli są to fakty inne niż dotyczące nas samych, to nasze spojrzenie na te fakty to nasze osobiste. A pamiętasz ten moment, Sidonio, w którym napisałaś ten pierwszy wiersz? No pierwszy wiersz to był właśnie o Nysie, że Nysa jest, bo tam jest tyle kościołów i jeszcze czytałam historię Nysy,
z jakichś tam podręczników i tak tam napisałam w tym wierszu, że w nocy ona jest taka wesoła, ta Nysa, bo tam ponoć było dużo różnych kawiarni i takie nocne życie było kultywowane, a w dzień no to jest takim drugim Rzymem, bo tyle kościołów i tak. Tak, Nysa nazywana jest śląskim Rzymem, tak, to prawda. Drodzy Państwo, Sidonia przygotowała na dzisiejsze spotkanie z Państwem wiersze, które jeszcze są nieopublikowane. Poproszę Cię, Sidonio, o odczytanie tych trzech pierwszych. Posłuchajmy. Moje drogi na wietrze, na wodzie, moje drogi szeleste jesienne, pod księżycem, w zamarłym ogrodzie, tam gdzie ptaki zamilkłe i senne. Moje drogi przez światy nieznane, bezpowrotne, zawiłe i srogie, już przy żadnych drogi nie staną. Wszak zatrzymać się nigdy nie mogę. Dokąd biegnę, sama już nie wiem. Może tylko po prostu przed siebie. Przecież wiem, że i tak nie dogonię swej młodości, miłości i siebie. Starze, mnóstwo ich. Krążą wokół mnie. Osłabne, uczciwe, pełne zawiści. Obojętne mgła. Niektóre mają pogodę w oczach, inne pustkę, w którym krótko między nimi. Nie wiem, jak to mam powiedzieć. Czuć o zwrotu, gdy ziemia zasypia i kwiaty, lecz mi oddech od nieba zwierna szkarłaty. Zjadę się wysypiną, jakby było tego rogu. Czuć o zwrotu. Przyjdziemy od mroku. Zamkiem wszystko będzie zwyczajne. Wszystkie słowa i krypty banalne. Ludzie szalni i przewidywalni. Żart pionetny odbiera mroku. Przyjdź od mroku. Przyjdź do mnie od mroku. Dziękuję Ci bardzo. W Twojej przepięknej poezji zdecydowanie najwięcej miejsca poświęcasz Bogu. Pięknie z Nim rozmawiasz, jesteś pełna nadziei, niesiesz Mu dobre słowo. Odczytam teraz dwa teksty, które właśnie Bogu poświęcasz. Pierwszy z nich nosi tytuł Jak ta kobieta u studni, a drugi to Dziękczynienie. Jestem jak ta kobieta u studni, nie mogę dać Ci wody. Jesteś taki jasny i czysty. A ja mam brudną duszę, dziurawy światopogląd. W ciemnej stajni świata chowam swoje lęki. Nie pasują do Twoich błyszczących salonów, wypolerowanych anielskimi skrzydłami. Jakże mam tam wejść w moich zabłoconych butach? Ale Bóg śmieje się ze mnie przez skłębioną wieczność i woła tubalnym głosem. Chodź, chodź! Mały, głupi brudasie, posiedzisz chociaż na progu. Dziękczynienie. Dziękuję Ci za świat zaplątany w rozczochlanych świerkach, za wiatr tańczący na leśnej polanie, za ślady psa na śniegu i nastroszone wróble na moim balkonie. Dziękuję Ci za srebrne gwiazdki na rzęsach, za kota miękki cień pod latarnią, za to, że byłeś, za to, że jesteś, za to, że zawsze będziesz. Amen. Sidonio, powiedz nam proszę, kim jest dla Ciebie Bóg? Jakie ma miejsce w Twoim sercu? Bo przecież na początku swojej życiowej drogi byłaś ateistką. Słuchamy Cię. No, Bóg mnie stworzył, od Boga zależy moje życie wieczne, więc dla mnie wszystkim jest podstawą życia i bez Boga nie ma życia. Na pewno jest dla mnie kimś bliskim, bo mogę z nim rozmawiać, pytać go o radę, wyżalić się przed nim, daje mi spokój do duszy, wprowadza mnie, wskazuje mi kierunek, jakim mam iść. No, jest to moje życie. Moja droga, to teraz czas na kolejne teksty. Poproszę Cię o przeczytanie tych
kolejnych, jakie na dzisiejsze spotkanie z Państwem przygotowałaś. Słuchamy. Niech pada deszcz, niech szarzy przymrze jesienne smutki. Ten pobyt na starej ziemi, tak długi, choć przecież krótki. A potem będzie co będzie, od Ciebie zależy to, Panie. Znasz dobrze to serce, moje Ciebie poznanie. Jestem okrutem z Twojego stołu, podnieś mnie. Jestem zdaniem Twojej szaty, pokryj mnie. Jestem drobną piasku na Twoich sandałach, prowadź mnie. Tylko o tym daj mi dłonią, abym zapomniała o tym, co było. Do Twoich rąk przychodzę, Adonai, z moją polanioną duszą, chorą tęsknotą, złymi snami. Pragnę przyjrzeć do Twojego serca, powiedzieć, jak bardzo Cię kocham, przeprosić za złe wybory, niepotrzebne słowa, głupie łzy. Nie chcę sobie kobiety, bez którego nie można żyć. Przepowiedzą miłością, istnienie poza czasem. Dziękuję bardzo. Moja droga Sidonia, zanim zadam Ci kolejne pytanie, to w tym momencie chciałabym odczytać kilka utworów z tego pięknego tomiku pod tytułem Księga Traw, który wydałaś w 2015 roku. To są wiersze bez tytułu. Pochwyć swój sen, może ta droga przed Tobą będzie trochę inna. Między krople deszczu wejdź boso, zaufaj pieśni swojego serca. Chwilą, gdy pijesz księżyca blask, modlitwą porannych ptaków. Zamieszkamy wśród różowych magnolii, z dala od czarnych chmur. W grzywy koni wpleciemy korale jarzębiny. Przy leśnym ognisku zatańczymy boso. Księżyc złotą obręczą potoczy się poprzez świat. Znowu będziemy piękni, młodzi, zakochani. Przystroiła się w korale jarzębina. Pewnie na bal pójdzie o zmierzchu. Zanim księżyc się niebem przetoczy, zanim cienie się w krzewach rozpierzchną. Podpatruje ją skrycie. Dzięcioł w pień zaczął stukać. Gdzieś zgubiło się życie. Jak go teraz odszukać? Namaluję Ciebie słowami w polach płowych, w lasach sennych. Płomieniem oczu Twoich zapłoną ścierniska. Krajobrazy przepłyną przez serce, abyś został w tych zorzach nadziei ptakiem. Jeszcze noc za progiem, jeszcze świece płoną, senność spod rzęs niespiesznie ucieka. Jeszcze nie zapalaj zusz łunę czerwoną, bo zbyt daleka droga wiedzie do człowieka. Przystań cicho na progu i czekaj cierpliwie, aż się białe obłoki obudzą z uśmiechem, aż się ptaki poranne śpiewnie roztrzepoczą, wtedy głos Twój z gór śnieżnych odbije się echem. Tak pięknie pisałaś w tym tomiku Księga Traw, przepięknym, pięknie wydanym. I chciałabym Cię zapytać, Sidonio, jak Ty dzisiaj postrzegasz człowieka i współczesny świat, który wokół nas się pięknie i czasem mniej pięknie kręci? Co myślisz o współczesnym człowieku i świecie? No, ktoś kiedyś powiedział, że człowiek to jest zjawisko przemijające w czasie. No to przemijamy. Jesteśmy tu tylko na chwilę. Ważne, żebyśmy to życie przeżyli uczciwie, żebyśmy umieli w swoim bliskim, czy nawet daleki, dać trochę serca i zostawić po sobie jakieś dobre wspomnienia. Pięknie to powiedziałaś. Pięknie. Człowiek jest przemijaniem w czasie. Bardzo pięknie. A świat wokół nas, o człowieku powiedziałaś, a jeszcze o świecie. Jaki jest
tyle widziałaś, tyle przeżyłaś. Jak ty dzisiaj, jak Sidonia dzisiaj postrzega świat? Świat, mimo że jest tak zdewastowany przez człowieka, jest nadal piękny, bo widać no, w przyrodzie, w różnych zjawiskach przyrodniczych, w niebie, w nocy, w dzień. No, świat jest piękny jako taki, no, tylko ludzie dewastują go bardzo. Ale myślę, że też ludzie teraz chyba zrozumieli, że trzeba chronić to, to nasze środowisko właśnie, trzeba chronić ten świat, bo jesteśmy zwyczajnie jego częścią. Jesteśmy całością, nie do rozdzielenia. Wiele ludzi to rozumie, większość ludzi jest po prostu nastawiona na zarobek, więc niszczą lasy, wycinają drzewa i, no i to jest dzisiejszy błąd, bo kiedyś się wszyscy sami uwisimy bez drzew. Jak pszczoły wyginą, nie będzie życia na ziemi. No ja mam nadzieję, że tak się nie będzie, że jednak zrozumiemy, że czasu już jest niewiele i nie ma czego odkładać na później, że musimy to zrobić tu, teraz my, nie kto inny. Ireno Sidonio, na zakończenie naszego spotkania przygotowałam jeszcze dwa teksty, które bym chciała przeczytać. Pierwszy z nich poświęciłaś swojemu tragicznie zmarłemu jedynemu dziecku, synowi Miłoszowi. Posłuchajcie Państwo. Powiedziałeś, Wenecjo tula mgła, ale ty nie byłeś gondolierem. Nie wiem, pod którym zgubiłam cię mostem. W moich snach wciąż czekam na czerwony księżyc. I jeszcze taki ostatni tekst, który ja dzisiaj przeczytam, to jest tekst piękny, bo optymistyczny. Tekst, który niesie nadzieję. Najpiękniejsze jest ciągle przed nami, to co kwitnie i to co płynie. Noc kwietniowa błyszcząca gwiazdami, chwila, która choć mija, nie minie. Nie jest ważne to, co się stanie. Szczęściem dzielimy się po połowie. Najpiękniejsze jest samo czekanie i te słowa, których się nigdy nie powie. Kochana Sidonio, bardzo Ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę dużo zdrowia. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości spotkamy się już nie internetowo, tylko normalnie, tak jak ludzie się spotykać powinni, a więc twarzą w twarz i porozmawiamy jak zawsze o poezji, ale też i o życiu. Serdecznie Cię wszyscy pozdrawiamy. Pozdrawiacie całe Centrum Kultury, znaczy pracownicy i dyrektor Centrum Kultury imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach. Trzymaj się zdrowo. I ciepło. Moi drodzy Państwo, ja tylko dodam na zakończenie, że Irena Sidonia Rup jeszcze przez godzinę będzie odpowiadała na pytania internautów na profilu facebookowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach. Jeszcze, moi drodzy Państwo, na zakończenie niespodzianka. Otóż już za moment wystąpi przed Państwem zespół Czerwony Stolik w składzie Joanna Schneider wokal, Mariusz Lewicz fortepian, Mariusz Pabianek gitara basowa, Grzegorz Rudecki gitara akustyczna. Czerwony Stolik zaprezentuje dwa utwory Ireny Sidonii Rup. Małe stacje i Jeszcze nam jesień. Muzykę do tych utworów skomponował Mariusz Lewicz. Serdecznie Państwa zapraszam i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Deszczowe stronice życia, mokre perony w fioletowym mroku. Nie zostawiaj mnie tu pośród jesiennej nostalgii. W samym środku samotności jak kanapki z kiełbasą, małe stacje przytłaczają swoje.
pod ścianą małe stacje na wieczór i rano. Może wejdę w ten mrok z latarnią w duszy i wiatr rozwieje resztki buntu z mego serca. Zgubiłam się gdzieś między przeciwnymi ścieżkami, ale wiem, że na której stacji na mnie czekasz. Małe stacje jak kanapki z kiełbasą. Przytłaczają swą klasą połamane ławeczki pod ścianą, małe stacje na wieczór i rano. W śnie, tak jak sobie biegasz wśród strof moich wierszy, różowo-włosa muzą z perłowym uśmiechem i niepokojem w duszy. Łamiesz słowa wersów, rozrzucasz wykrzykniki wzruszeń, a ja wracam z dalekiej podróży przez grzęzawisko pamięci. Znowu noc gwiazdooka nad moim smutkiem srebrnie się święci. A ja wracam z dalekiej podróży przez grzęzawisko pamięci. Znowu noc gwiazdooka nad moim smutkiem srebrnie się święci. W rozczochrane senne widziadła wplatasz swe włosy różowe i jak szept deszczowy o zmierzchu brzmią na ścieżce twe kroki kwietniowe. A ja wracam z dalekiej podróży przez grzęzawisko pamięci. Znowu noc gwiazdooka nad moim smutkiem srebrnie się święci. A ja wracam z dalekiej podróży przez grzęzawisko pamięci. Znowu noc gwiazdooka nad moim smutkiem srebrnie się święci. Znowu noc gwiazdooka nad moim